nie Vasco da Octavia. Klasa sama w sobie. Umów się na jazdę próbną. Ultima, Zgorzelec, ulica Lubańska, 13A. Dzień dobry. Dzisiaj w naszej redakcji witamy znanego Bolesławcu przedsiębiorcę, pana Łukasza Załuckiego, który jest prezesem wielu spółek prywatnych. Proszę pana, proszę coś więcej o sobie powiedzieć, zanim zaczniemy rozmowę. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Załucki. Jestem prezesem zarządu kilku spółek, jak zostałem przedstawiony. Również jestem ich udziałowcem bądź współwłaścicielem. Są to głównie spółki produkcyjne, ale również usługowe. W chwili obecnej zatrudniam ponad 250 osób. Działamy na kilku rynkach zbytu. Są to Belgia, Dania oraz Niemcy. Proszę pana, czy warunki dla przedsiębiorców są teraz lepsze czy gorsze niż były? No, ja co kilka lat mam możliwość zainwestowania w nowe przedsięwzięcie, w nową spółkę, więc zakłada je się stosunkowo łatwo. Uważam, że warunki do inwestowania są bardzo dobre. A rynki zbytu? Moimi rynkami zbytu są głównie kraje Europy Zachodniej. Nasze produkty są tam bardzo konkurencyjne i usługi, ze względu na jakość oraz cenę. W jakiej branży pan działa? Moją główną firmą jest firma Ready Bathroom. Produkujemy modułowe łazienki. To jest branża budowlana, ale też mam udziały w spółce, która produkuje produkty z karbonu, z włókna węglowego, głównie dla branży automotive. Jakie obroty mają pana firmy, czy pana firma? No, jako grupa mamy powyżej 50 milionów za rok ubiegły obrotu. Złotych? Powyżej 50 milionów złotych, tak. Jak trzeba pracować, żeby takie obroty uzyskać? W każdym z przedsięwzięć mam partnera. W Belgii działam z Belgiem, w Danii z Duńczykiem, w Polsce moim partnerem jest Słowak. Także tworzymy międzynarodowy zespół i tworzymy struktury. Po prostu nie zarządzam tymi firmami samodzielnie. Mamy odpowiednie zespoły projektowe, zespoły wykonawcze. No dobrze, ale tak łatwo się mówi, ale żeby sprzedać towar, żeby go wyprodukować, no to trzeba włożyć odpowiednią pracę, prawda? Tak, dokładnie. No, naszą siłą jest to, że na rynkach zbytu, na których funkcjonujemy, mamy lokalnych partnerów. Mhm. Czyli w Danii zatrudniamy Duńczyków i naszym partnerem jest też Duńczyk z wieloletnim doświadczeniem w sektorze właśnie budowlanym modułów łazienkowych. W Belgii jest to przedsiębiorca, który od 30 lat prowadzi działalność i on odpowiada za kontakty z klientami, których z kolei daje do mojej spółki. Dużo pan inwestuje? W tym momencie inwestujemy bardzo dużo w produkcję. Wszystkie nadwyżki z poprzednich firm są inwestowane właśnie w zakład produkcyjny, no głównie w produkcję. A pracowników? W pracowników zaczęliśmy inwestować od niedawna tak naprawdę. Jak zauważyłem, że jest ogromny deficyt. Po prostu mamy od prawie roku już problem z kadrami. I od niedawna zaczęliśmy inwestować też w szkolenia młodych osób, żeby wybierały branżę, w której mamy deficyty, czyli branżę budowlaną. Słyszałem, że obcokrajowców pan też zatrudnia. Bardzo niewielu. Bardzo niewielu. Ale to są dobrzy pracownicy? Generalnie, żeby dostać dobrego obcokrajowca do pracy, trzeba zatrudnić ich trzech lub czterech i z tych trzech lub czterech jeden zostaje. No i niestety wydajnościowo jest też słabszy od polskiego pracownika. Jak pan ocenia, jest w tej chwili w Bolesławcu czy w okolicach Bolesławca rynek pracownika czy rynek pracodawcy? Jest zdecydowanie rynek pracownika. Trzeba inwestować dużo w zachęcenie pracownika do wyboru naszej firmy. A ile się teraz płaci takiemu przeciętnemu pracownikowi pana firmie? Trudno powiedzieć o średniej, ale zarobki są pomiędzy 2 a 12 tysięcy. W tych ponad 200 pracownikach, którzy są... Czyli to w zależności od tego, jakie ma kwalifikacje, co robi? W zależności generalnie od tego, co robi, bo wiadomo, że jak jest deficyt jakiejś usługi, czyli na przykład płytkarza bądź hydraulika, należy tej osobie zapłacić więcej. Proszę pana, a jak w toku produkcji ma się udział pracownika, a udział, no powiedzmy sobie, komputerów, maszyn, programów internetowych, programów komputerowych? W chwili obecnej bardzo duży nacisk kładziemy na zbudowanie, właściwie już jesteśmy w trakcie uruchomienia programu logistycznego do zarządzania całą produkcją. Mogę powiedzieć, że
około 30% to jest odpowiedzialność na systemach komputerowych, które zarządzają produkcją. Nie można sobie właściwie wyobrazić chyba w tej chwili produkcji bez systemów komputerowych. Absolutnie nie. Gospodarka magazynem, gospodarka zamówieniami, gospodarka całym procesem produkcyjnym i później kontrolą jakości. Bez komputera można zostać na poziomie, jeżeli mówimy o moim produkcie, jakim są łazienki modułowe, no to powiedzmy 2-3 sztuk dziennie. My produkujemy w tym momencie 12 i do tego jest już niezbędna pewna logistyka wsparta programem komputerowym. Czyli automatyka od samego początku, tak? Automatyka może nie, bo automatykę dopiero zamierzamy zacząć stosować. Są to roboty do płytkowania. Jesteśmy teraz w procesie projektowania dla nas takiego urządzenia przez firmę z polskim kapitałem. Ale całe wsparcie logistyczne, jeżeli chodzi o oprogramowanie CRM, to jest spoczywa na komputerach. Co jest ważniejsze dla Waszej produkcji? Jakość czy ilość? Jest dla nas bardzo istotna ilość, ale musi być zachowana niezwykle wysoka jakość po to, żeby ta ilość miała znaczenie. Czyli certyfikaty jakościowe tutaj muszą być bezwzględnie? Certyfikaty jakościowe są stosowane bezwzględnie. Akurat w dniu dzisiejszym mieliśmy wizytację Politechniki Wrocławskiej, żebyśmy uzyskali taki certyfikat na całościowo na nasz produkt, bo dotychczas stosowaliśmy certyfikaty naszych dostawców, jeżeli chodzi o baterie, płytki, kleje, silikony i to łączyliśmy w całość. A teraz jesteśmy w procesie certyfikacji jako naszego produktu do znaku CE. Mówił Pan o szkoleniach, tak? Pracowników, ale to szkolenie, jak gdyby, czy ta współpraca już rozpoczyna się ze szkołami, słyszałem, tak? Akurat w środę podpisałem z dyrektorem szkoły zawodowej w Legnicy porozumienie, na mocy którego została powołana klasa patronacka jako Ready Badroom. Tą klasę od początku będziemy wspierać poprzez zachęcanie młodych ludzi, kupując im podręczniki, odzież, ubezpieczenia, staże, no i gwarantując pracę po ukończeniu szkoły. Bo problem jest taki, że od 5 lat, nie wiem jak w Wrocławcu, ale też mi się wydaje, że jest podobnie, w Legnicy nie było naboru w ogóle do... Nabory były, ale żadna z młodych osób nie wybrała szkoły zawodowej budowlanej jako swojego kierunku kształcenia. Czyli chcecie pomóc tutaj szkołom, żeby taki nabór był coraz większy, tak? Tak naprawdę patrzymy na swój rozwój, bo jeżeli w ciągu 5 lat mamy zamiar zeskalować naszą produkcję, czyli uruchomić kolejny zakład, musimy tu na Dolnym Śląsku mieć dostęp do kadry, bo już doświadczenie mi pokazało, że nie da się tego uzupełnić obcokrajowcami ze wschodniej granicy, ponieważ brak im kwalifikacji. I co z tego, że oni przyjadą, ale trzeba ich tak od nowa ich uczyć. Więc naszą ideą jest to, żebyśmy szkolili naszych młodych ludzi, żeby chcieli wybrać ten zawód, żeby się już zawód budowlańca nie kojarzył tylko z ciężką pracą na budowie, z niepewnością, z niskimi gażami. U nas jest praca stała, jest praca na produkcji, można rozwijać się kwalifikacje zawodowe. Dobrze, jak przygotowujecie plany biznesowe, to jaka perspektywa czasu jest dla Was najważniejsza? W tym momencie planujemy pomiędzy 5 a 10 lat. 5 a 10 lat. Tak, jeżeli chodzi o nasze biznes plany finansowe, natomiast jeżeli chodzi o szkolenie kadry i inwestowanie w nieruchomości, to jest perspektywa 20-letnia. Bo mam taką ambicję i taki zamiar razem ze wspólnikiem Janem Gliwalskim, żeby zrobić tu na Dolnym Śląsku zagłębie produkcji modułowej. Na razie są to łazienki modułowe i to nam idzie doskonale. Mamy bardzo dobry feedback od klientów. Jesteśmy wysoko oceniani na rynku europejskim za naszą terminowość, jakość oraz konkurencyjne ceny. Ale moją ambicją, naszą właściwie, jest to, żebyśmy ten produkt nie tylko robili łazienki, ale również szalety miejskie, no, modułowe domy. Jest bardzo dużo możliwych zastosowań w budownictwie modułowym i to jest niewątpliwie nasza przyszłość. Proszę mi powiedzieć, wyjaśnić, co to znaczy budownictwo modułowe? Bo To oznacza, że w jednym miejscu na hali jest robiony cały proces budowy. Poprzez zbudowanie ścian konstrukcyjnych, uzbrojenie je w instalacje, wykończenie, czyli malowanie, opłytkowanie, zamontowanie lustra, zamontowanie kranu, szafki. Także do klienta trafia gotowy produkt, przy którym właściwie nie trzeba robić nic poza podłączeniem. Natomiast jeżeli chodzi o modułowe domy, mamy w tym momencie takie, jesteśmy w procesie projektowym, to są między 30 a 90 metrów, bo można je skalować też. I tak samo są wyposażone nawet w meble, w pełną instalację. Na miejscu budowy trzeba jedynie wylać płytę fundamentową i w ciągu jednego dnia trwa rozładunek
i skręcenie tych elementów ze sobą. Czy można powiedzieć, że w przyszłości u Was będzie dom można kupić tak jak w sklepie, się kupuje artykuły, tak? Dokładnie tak i na to mam już zapytania, także to nie jest wynikiem tylko naszej wyobraźni, że chcielibyśmy coś zrobić i zobaczymy, jak na to zareaguje rynek. Mamy konkretne zapytania, to są akurat od prezydentów miast, mają taką potrzebę, żeby budownictwo socjalne w ten sposób realizować. Mhm. Wstępne kalkulacje pokazały, że jesteśmy w stanie się zmieścić w budżecie, który jest zakładany, żeby to nie było droższe od budownictwa standardowego. Kwestia tylko naszych mocy intelektualnych i finansowych na zbudowanie kolejnego zakładu do uruchomienia takiej produkcji. I jaka to perspektywa czasu jest? To jest perspektywa 5-letnia. A jakie koszty inwestycji? Około 20 milionów złotych. Czyli nie jest tak w sumie dużo, prawda? My finansujemy wszystkie nasze inwestycje z naszych nadwyżek, z naszych wypracowanych pieniędzy. Nie stoi za nami jakiś zagraniczny duży kapitał. Jesteśmy też wspierani przez lokalne banki, ale nie jest to dla nas też mało. Nie? Czy Pan jest zainteresowany współpracą z bolesławieckimi szkołami ponadgimnazjalnymi, z Zespołem Szkół Budowlanych bądź z bolesławieckim samorządem? Jak najbardziej tak, dlatego mimo tego, że w tym momencie nasz zakład jest w Legnicy, to jakby pole naszego działania to jest do 80 km. A nie rozważa Pan takiego, żeby na przykład ten zakład domów mieszkalnych wybudować w strefach ekonomicznych w powiecie bolesławieckim? W powiecie bolesławieckim jesteśmy właścicielami też nieruchomości. To, w którym miejscu będzie budowany zakład, będzie wynikiem kilku czynników. Nie tylko lokalizacji, ale też dostępności do kadry i bliskości do zakładu, gdzie jednak jest dyrekcja. Nie? Czyli szczegółowe badania marketingowe muszą tutaj decydować. Tak? Mamy w tym momencie wytypowane 3 lokalizacje na powstanie takiego zakładu i będziemy wspólnie ze wspólnikiem wybierać. I to już na koniec. Co jako przedsiębiorca by sobie Pan życzył, żeby co władza zrobiła? Jaka polityka powinna być w stosunku do przedsiębiorców? Jak by to Pan mógł krótko określić? Jako współpracę, nie na zasadzie, że urzędy miasta coś chcą sprzedać przedsiębiorcy i na tym tylko zarobić, tylko żeby traktować się jak partnerów, gdzie wspólnie coś tworzymy, produkt jakiś i go sprzedajemy, prawda? Żebyśmy się później dzielili naszymi zyskami proporcjonalnie bądź wspólnie. No tak, ale a jeżeli chodzi o politykę tą globalną, powiedzmy sobie krajową, to co powinien rząd zrobić, żeby się lepiej przedsiębiorcom wiodło? Obniżyć podatki powinien? Nie, uważam, że podatki i polityka rządu jest jak najbardziej w tym momencie właściwa. Na ten moment bałbym się tylko poszczególnych osób decyzyjnych, a nie całego programu rządowego, bo jako całość to jest dobrze. Ja nie uważam, że przedsiębiorcom należy pomagać. Przedsiębiorcy sobie radzą doskonale sami, jeżeli im się nie przeszkadza. I musimy kończyć naszą rozmowę, czas naszej rozmowy minął. Jakby Pan chciał coś, no nie wiem, do kogoś, do przedsiębiorców czy do władz samorządowych powiedzieć, to bardzo proszę, ma Pan minutę. Dziękuję. Ja bym chciał bardzo zachęcić osoby, które mają doświadczenie w sektorze budowlanym do tego, żeby chciały składać CV i zatrudniać się w naszej fabryce, bo jest to naprawdę przyszłościowy zakład, w prefabrykacji jest bardzo duży potencjał. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję.